Hej wszystkim, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. To taki bonus walentynkowy ode mnie. Mam nadzieję, że będzie on dla Was ciekawy, więc życzę miłego słuchania i zaczynamy. John i Suzanne poznali się w 1985 roku na przyjęciu urodzinowym u znajomego. Obydwoje byli już po rozwodzie. Każdy z nich posiadało także dzieci z poprzednich związków, dlatego też nie planowali mieć ich więcej. Dzięki temu czuli się swobodnie, mieli dużo czasu dla siebie, nic ich nie ograniczało, korzystali z życia jak tylko mogli, pieniędzy też nie oszczędzali. Lubili życie na wysokim poziomie, w tym drogie wycieczki, romantyczne kolacje, drogie prezenty. John wiedział, jak uwieść i rozkochać w sobie Susan. I dlatego też, niecałe 2 lata później, czyli w roku 1987, wzięli ślub i zamieszkali w mieście Oklahoma City w pięknym domu w zamożnej dzielnicy. I wydawało się, że Susan i John Hamilton to para idealna. Wiele osób chciało być na ich miejscu, bo mieli miłość, pieniądze, niczego im nie brakowało. Świetnie się dogadywali i dobrze razem bawili. Koleżanki z zazdrością spoglądały na szczęście Susan, która według nich miała wszystko. Przecież który mąż daje swojej żonie z okazji ślubu Porsche w prezencie? Zapewne nieliczni. Więc wyglądało na to, że ich życie składa się tylko z radości, szczęścia, luksusu. John był z zawodu lekarzem, ginekologiem, położnikiem, a także chirurgiem i czynnie wykonywał swój zawód w szpitalu Mercy w Oklahoma City, a także prowadził własną klinikę dla kobiet. Miał wyrobioną dużą renomę, uważano go za jednego z najlepszych lekarzy w stanie. Uchodził za osobę miłą i szanowaną. Susan, która także cieszyła się dobrą opinią wśród znajomych, zaraz po ślubie zaczęła pracę u Johna w firmie, gdzie kilka razy w tygodniu się pojawiała. Ich piękny dom oraz szpital, w którym John pracował, znajdowały się w niedalekiej odległości od siebie, czyli około 10 minut jazdy autem. Zresztą tak samo jego klinika dla kobiet była bardzo blisko ich domu. I jedyną czarną chmurą, jaka nad nimi zawisła, była kwestia aborcji, ponieważ John dokonywał jej w swojej klinice, co wywoływało wiele zamieszek w mieście. Dochodziło do protestów pod jego kliniką, a para otrzymywała nawet liczne groźby, które były naprawdę niepokojące. Grupy antyaborcyjne, takie na przykład jak Armia Boga, w całym mieście rozwieszały listy gończe z twarzą Johna. Umieszczały je również w ich skrzynce na listy. A Susan odbierała wiele złowrogich telefonów. Doprowadziły do tego, iż bała się nawet o własne życie. Ludzie byli źli na nich, że pozwalają na zabijanie nienarodzonych dzieci. Ale nie wszyscy tak złowrogo im życzyli, bo w oczach innych nadal uchodzili za parę idealną. A sami nie dawali poznać po sobie, by było inaczej. Dr John fundował żonie wiele bardzo drogich wycieczek do egzotycznych zakątków świata, obsypywał prezentami i komplementami, organizowali również wiele imprez, świetnie się bawili i wiele osób ich lubiło. Ale życie bywa przewrotne i lubi zaskakiwać. I nie wszystko, co z pozoru wydaje się idealne, takie naprawdę jest. A w tym przypadku, jeśli nawet takie było, to tylko do czasu, niestety. Ponieważ wszystko zmieniło się wraz z dniem 14 lutego 2001 roku. To były walentynki, więc John nie zapomniał o swojej żonie, którą bardzo kochał. Zawsze starał się, aby ten dzień był wyjątkowy, romantyczny. Co roku wręczali sobie z tej okazji kartki z wyznaniem miłosnym. I mimo tego, że byli już 14 lat po ślubie, to wszystko wskazywało na to, że 54-letnia wtedy
Susan i 52-letni John tym razem także będą miło spędzać czas. W tym dniu dr John Hamilton od samego rana przebywał w szpitalu Mercy, ponieważ o godzinie 7 przeprowadzał operację. Gdy ją zakończył, postanowił na chwilę udać się do domu, by wręczyć żonie kartkę walentynkową. Zamówił dla niej także wielki bukiet czerwonych orchidei. W domu nie przebywał długo, ponieważ musiał wracać z powrotem, gdyż miał zaplanowaną drugą operację, na którą to był nawet wzywany przez personel o godzinie 8:50, więc udał się do szpitala. Tam wykonał to, co do niego należało, po czym tak około godziny 11 postanowił kolejny raz pojechać do domu. Tym razem niby po terminarz, który tam zostawił. I gdy podszedł pod dom, okazało się, że drzwi są otwarte, co zwykle się nie zdarzało. W domu panowała cisza. John porozglądał się i po chwili zajrzał do łazienki. Jego oczom ukazał się koszmarny widok. Tam w kałuży krwi leżała jego żona Susan. Mimo to starał się zachować zimną krew i natychmiast zadzwonił pod numer 911. Mówiąc do dyspozytora: proszę, przyślijcie policję, proszę, przyślijcie karetkę. Myślę, że moja żona nie żyje. Przyślijcie szybko kogoś, proszę. I czekając na karetkę, próbował ją reanimować. To niestety nie powiodło się. Kiedy karetka dotarła na miejsce, zobaczyli okropny, wręcz okrutny widok. Susan leżała na podłodze. Twarz i głowę miała tak skatowaną, że w zasadzie była nie do rozpoznania. Ktoś musiał ją zatem uderzać jakimś przedmiotem z wielką siłą. Taką, która doprowadziła do tego, iż nawet jej mózg został częściowo odsłonięty. Widok ten był straszny i zapewne nie każdy dałby radę na to patrzeć. A potwierdzeniem tego może być to, że jakiś czas później w sądzie, gdy pokazywano zdjęcia Susan wykonane na miejscu zbrodni i te sekcji zwłok, to wielu osobom poleciały łzy, widząc, jak bardzo kobieta była skatowana. Ten widok był dla nich traumatycznym przeżyciem. A gdy policja dotarła na miejsce, to od razu rzuciły im się w oczy dwa samochody zaparkowane na podjeździe. Dokładnie to biała korwetta oraz beżowy Jaguar XJ6. A gdy weszli do środka, także nie mogli uwierzyć własnym oczom w to, co widzą. A wyglądało to wszystko na dzieło kogoś niezrównoważonego, kogoś, kto wpadł w szał, jakby pałał nienawiścią do Susan. Nie mogli sobie wyobrazić, kto mógł coś takiego zrobić i dlaczego. Czym sobie ta biedna kobieta zawiniła na taką okropną śmierć? Na miejscu zbrodni została zabezpieczona koszula Johna Hamiltona, męża ofiary, która była pokryta plamami z krwi, a także jego buty. Krew znaleziono także w jaguarze Johna, a dodatkowo Susan miała wokół szyi owinięte dwa krawaty, co sugerowało uduszenie. A co ciekawe, krawaty te należały do Johna. Policja oczywiście od razu go przesłuchała, by dowiedzieć się, co robił w ciągu dnia, więc według niego przez cały ranek był w szpitalu, gdzie wykonywał operację. A następnie postanowił wręczyć żonie kartkę walentynkową, dlatego też udał się do domu. Po czym wrócił do szpitala na kolejną operację, a później znowu udał się do domu. I wtedy właśnie znalazł żonę w łazience. Ale czy naprawdę tak wyglądał jego dzień? To się okaże. John Hamilton został oczywiście pierwszym podejrzanym, bo to on widział żonę jako ostatni i to on był pierwszy na miejscu morderstwa. Więc jeszcze tego samego dnia, czyli 14 lutego 2001 roku, został aresztowany. Gdy go przesłuchiwano, wyglądał na bardzo zrozpaczonego. Do tego stopnia, że prawie nie można było go uspokoić. Nie mógł na miejscu usiedzieć. Strasznie dziwnie się zachowywał. Trochę to wyglądało, jakby odstawiał przedstawienie. Więc nie wiadomo było, czy udaje, czy to wina stresu, szoku. Sceptycznie do tego podchodzono, gdyż nie było pewne, czy mają do czynienia z mordercą,
czy z osobą niewinną. Dodam tutaj, że policja już na samym początku wykluczyła, by było to morderstwo dokonane na tle rabunkowym, ponieważ mimo to, iż drzwi do domu Hamiltonów były cały czas otwarte, a była to zamożna dzielnica, to sąsiedzi zeznali, że nie widzieli, by ktoś obcy kręcił się w pobliżu lub wchodził do ich domu. Poza tym nic nie zginęło, a znajdowało się tam wiele wartościowych przedmiotów, w tym na przykład droga biżuteria Susan. Chociaż okazało się później, że zniknęła z łazienki pewna marmurowa figurka, która być może została wykorzystana do zadania ran kobiecie. Jednak figurki nigdy nie znaleziono. No i przecież jeden zaginiony przedmiot nie świadczył o tym, że był to rabunek, więc szukano innego motywu. Brano też pod uwagę, że być może któryś z osób protestujących pod ich domem i kliniką, ponieważ w tym czasie ciągle trwały protesty, mogła się zemścić za przeprowadzone aborcje. Przecież groźby padały pod ich adresem. No ale nie znaleziono żadnego powiązania, dowodów na to, że tak było. Więc nie można było nikogo z nich winić. Funkcjonariusze oczywiście dokładnie przeszukiwali dom Hamiltona, a także jego auto, w celu znalezienia jak największej ilości śladów, dowodów i natrafili na kartkę, którą to Susan napisała z okazji walentynek do męża. I zdziwiła ich treść, jaka była w niej zawarta. A brzmiała ona tak. Kupiłam te kartki 2 tygodnie temu, więc myślę, że nie wydają się one odpowiednie teraz. Ale kocham cię. Miłego dnia. I to był przełom, ponieważ ta wiadomość wydała się policji dosyć dziwna, gdyż były to walentynki, dzień zakochanych, a więc wtedy raczej wyznaje się miłość drugiej osobie, a w tej wiadomości było coś niepokojącego, zastanawiającego, co dało im do myślenia. Więc postanowiono bliżej przyjrzeć się Johnowi Hamiltonowi i czy w małżeństwie Johna i Susan na pewno wszystko było takie wspaniałe. I wiecie co? Jak się okazało, nie do końca tak było. Jedna z przyjaciółek Susan nakierowała policję na to, by zainteresowali się Johnem pod kątem romansu, bo jak twierdziła, John zdradzał żonę. A jeśli okazałoby się, że to prawda, to znaczyłoby, że John ma wiele do ukrycia. Na jaw wyszło także, że jakiś czas wcześniej Susan w trakcie rozmowy telefonicznej z córką wyznała jej, że jest przytłoczona małżeństwem, że wszystko kręci się wokół Johna. On chce być zawsze na pierwszym miejscu, wcale nie liczy się z jej zdaniem. I rozważała nawet odejść od niego. Susan czuła, że dusi się w tym związku. Chciała zmiany, aby zostać w końcu docenioną, zauważoną, bo jej mąż takim ideałem nie był, na jakiego się kreował. Może na samym początku związku była szczęśliwa, ale później to wszystko było robione na pokaz. Na jaw wyszło bardzo wiele ciekawych szczegółów, nie stawiających Johna w dobrym świetle. I od tego momentu wszystko zaczęło pasować do układanki. Okazało się, że Susan najprawdopodobniej kilka tygodni przed walentynkami dowiedziała się o romansie męża. Stąd właśnie ta dziwna wiadomość na kartce walentynkowej. Detektywi odkryli, że Susan zbierała dowody na to, że mąż ją zdradza. Na przykład miała wydruk, na którym był wykaz ponad 60 rozmów telefonicznych, jakie John wykonywał do kochanki, którą okazała się pewna stripteaserka z pobliskiego klubu. Jedna z przyjaciółek Susan wyznała, że kobieta poinformowała męża, iż wie o wszystkim, wie o romansie i że chce rozwodu. On natomiast w ogóle się do tego nie przyznawał. Twierdził, że ta kobieta jest jedynie jego pacjentką w szpitalu. Ale Susan miała tego dość i nie miała zamiaru mu wierzyć. I wiecie, to zapewne nie spodobało się Johnowi. On, taki wspaniały mąż, szanowany obywatel, uwielbiany doktor, miałby mieć romans?
i jakby to wyglądało, gdyby żona od niego odeszła. Nie mógł sobie przecież pozwolić na popsucie tego wizerunku. Przecież w oczach innych wiodą oni życie, o jakim wiele osób marzy. I mimo tego, że John do zdrady się nie przyznawał, to policja znalazła na to dowody. Okazało się, że wielokrotnie odwiedzał on tancerkę topless w miejscu jej pracy, a nawet wykonywała ona specjalny taniec tylko dla niego. Więc John zaprzeczyć nie mógł, że było coś na rzeczy. Jednak uparcie twierdził, że do niczego więcej między nimi nie doszło. A policja mimo tego, iż coraz bardziej go podejrzewała o związek ze śmiercią żony, to niestety musiała zgromadzić więcej dowodów, by to potwierdzić. Nie pomógł w tym fakt, że znaleziono także kartkę, którą to John miał wysłać do, powiedzmy to, pacjentki, a tak naprawdę do tej striptizerki, z informacją, że nie może być już jej lekarzem. Ale czy John planował być już wiernym mężem? Czy tylko chciał uśpić czujność Susan? No raczej nie planował kończyć romansu, lecz po prostu bał się rozwodu, stąd właśnie ta kartka. By Susan myślała, że już będzie wiernym, kochającym mężem, tak jak wcześniej. Policja była bardzo podejrzliwa w stosunku do Johna, ale nie tylko oni, ponieważ dziennikarze, telewizja bardzo sprawą się interesowali, gdyż uważali, że coś tutaj nie gra, nie ufali za bardzo Johnowi. Jedna z sieci telewizyjnych wysłała nawet nagranie rozmowy Johna z numerem 911 do analityka stresu głosowego w celu zbadania go, nasłuchując znaczników stresu w jego głosie, gdy rozmawiał z operatorem. I według analizy komputerowej i dokładnemu badaniu stwierdzono, że poziom stresu w jego głosie był znikomy, a co za tym idzie, nie był zdenerwowany. Całość brzmiała tak, jakby wielokrotnie ćwiczył to, co ma powiedzieć. Policja miała także wiele wątpliwości co do tego, czy John tak naprawdę przeprowadzał resuscytację Susan, ponieważ nie miał on w ogóle krwi w okolicach ust ani na twarzy, a biorąc pod uwagę obrażenia Susan, to krwi tam było od groma. Zbadano również ślady krwi znalezione w aucie Johna i krew ta należała do Susan, ale nie tylko krew, ponieważ były tam także jej włosy, więc zastanawiano się, skąd te ślady, skoro John zaraz po znalezieniu żony dzwonił od razu na 911. Ale John miał wytłumaczenie. Według niego przeparkował on samochód tak, aby ratownicy medyczni mieli miejsce na podjeździe, kiedy przyjadą. Ale czy tak było naprawdę? A teraz przejdźmy do śladów krwi na koszuli i butach Johna. Policja wysłała wszystko do jednego z najlepszych analityków zajmujących się badaniem śladów krwi na miejscu przestępstwa. Więc dokładnie zbadano rozmieszczenie krwi na ubraniach i porównano je z miejscem zbrodni oraz zeznaniami Johna. I co się okazało? Cała krew na jego ubraniu, czy ta początkowo znaleziona w aucie, oczywiście należała do Susan, ale okazało się, że w aucie tej krwi jest znacznie więcej. Znaleziono tam także fragmenty tkanki ciała Susan. A co ciekawe, wszystko wskazywało na to, że John próbował tą krew z auta w jakiś sposób usunąć, chciał wszystko wyczyścić, ale niestety nie zrobił tego dokładnie. Nie udało mu się to. To jednoznacznie wskazywało na próbę zatarcia śladów przez Johna i fałszywe zeznania. Wszyscy byli coraz to bardziej pewni, że to właśnie John zamordował swoją żonę, a motywem było to, iż żona chce się z nim rozwieść. Nie chciał pozwolić, by to zrujnowało mu życie i popsuło opinię, zwłaszcza gdyby wieść o romansie ujrzała światło dzienne, więc uznał, że zabicie żony będzie lepszym rozwiązaniem. Ale się niestety grubo mylił. Śledczy uznali, że najprawdopodobniej Hamilton najpierw próbował dusić żonę krawatami, ale ostatecznie zadał jej liczne ciosy w głowę. Gdy upadła i straciła przytomność, dobił ją masakrując jej głowę i twarz. I czy tak zachowuje się kochający mąż? Z całą pewnością nie. Śledztwo wykazało także, że John kłamał mówiąc, że znalazł żonę, gdy przybył do domu, skończywszy drugą operację.
Według sądu między małżonkami już od jakiegoś czasu nie układało się. I prawda była taka, że 14 lutego rankiem John po wykonaniu pierwszej operacji udał się do domu. Tam wdali się w kłótnię z żoną i wtedy to dokonał morderstwa. Ale w międzyczasie wezwano go do szpitala na kolejną operację, więc był zmuszony opuścić dom i udać się tam. Więc to pokrzyżowało jego plany, gdyż nie zdążył posprzątać miejsca zbrodni, dokładnie wyczyścić śladów. Oczywiście wtedy przebrał się, aby nie mieć krwi na sobie i jak nigdy nic wrócił do szpitala, by przeprowadzić kolejną operację. Po czym udawał, że jedzie do domu po terminarz. A później to już była tylko gra z jego strony, że niby wtedy znalazł żonę i całe dzwonienie na 911, udawanie przejętego. To wszystko jedno wielkie kłamstwo. Na to były oczywiście dowody, gdyż znaleziono niewielką dziurę w grafiku ze szpitala. A dokładnie chodzi o drugą operację, która pierwotnie miała być wykonana o godzinie 9, ale niestety zauważono, że nie ma doktora Hamiltona, więc wysłano mu wiadomość, by mu o tym przypomnieć. To wszystko oczywiście opóźniło operację, gdyż John Hamilton zamiast o 9 pojawił się na miejscu dopiero o 9:30, czyli pół godziny później. Więc co robił przez ten czas w domu? Że nawet zapomniał o planowanej operacji? Z całą pewnością ten czas wykorzystał na to, by dokonać morderstwa. A dowodem na to, że stało się to właśnie wtedy, może być też to, że Susan przed godziną 9:20 powinna była wyjść z domu, ponieważ była umówiona na spotkanie z koleżanką na godzinę 9:30. Ale na spotkanie nigdy nie dotarła. A na dodatek została znaleziona całkowicie rozebrana z mokrymi jeszcze włosami, więc przygotowywała się do wyjścia. I tutaj jest pewne, że musiała zginąć w czasie, gdy jej mąż był w domu, ponieważ nikt inny nie zdołałby tego dokonać w czasie, gdy John by już opuścił dom. Przypomnę tutaj, że mieszkali oni bardzo blisko szpitala, w którym John pracował, więc nie zajmowało mu dużo czasu na dotarcie do niego. Więc skoro w szpitalu pojawił się ponownie około godziny 9:30, to musiał opuścić dom przed 9:20. Susan także powinna była wyjść przed 9:20. Więc nawet jeśli, powiedzmy, planowałaby wyjść 5 minut po Johnie z domu, to i tak byłoby to bardzo mało prawdopodobne, by ktoś obcy ją w tym czasie zamordował. Więc mając już tak wiele dowodów wskazujących na Hamiltona, przysięgli byli bliscy skazania go. A gwoździem do trumny Hamiltona okazały się ślady krwi w rękawie, które odkrył ekspert, którego wynajęła obrona Hamiltona w celu zbadania śladów krwi, np. z ubrań. I ku zaskoczeniu wielu, na pytanie obrońcy, czy jest coś, co prokuratura przeoczyła w sprawie, ekspert, nie mając wyjścia, ponieważ składał przysięgę, by mówić prawdę, odpowiedział: tak. Krew w rękawie znalazła się tam na skutek uderzenia tępym narzędziem. I tutaj właśnie wszystko się rozwiązało i to dzięki osobie, która tak naprawdę miała być po stronie Hamiltona i pomóc mu uniknąć więzienia, tak naprawdę doprowadziła do tego, że tutaj nie było wątpliwości co do winy doktora Johna Hamiltona, ponieważ był dowód na to, że te ślady po wewnętrznej stronie rękawa mogły znaleźć się tam tylko w momencie, gdy mordował żonę. Nie było innej możliwości. I ostatecznie uznano go winnym morderstwa pierwszego stopnia i skazano na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego. A co ciekawe, nakazano mu również zapłacić 11 104 dolary za koszty pobytu w więzieniu w hrabstwie Oklahoma. I to był taki pierwszy przypadek w historii tego hrabstwa. Sam John Hamilton nigdy nie przyznał się do zamordowania żony. I ma również swoich zwolenników, którzy uważają, że jest niewinny. A wy jak sądzicie? Co myślicie o tej sprawie? Czy Hamilton dostał zasłużoną karę? Jego klinika
ostatecznie także została zlikwidowana. Budynek, w którym się znajdowała, pozostał opustoszały i zniszczony nie tylko przez czas, a także przez grupy przeciwne aborcji, bo to miejsce właśnie z tym się kojarzyło. Tak więc budynek ten wiele lat stał pusty, ale sprawdziłam i teraz jest tam prowadzona całkowicie inna działalność. A dokładnie to taka apteka o nazwie Hapa Wellness, ale to nie taka zwykła apteka, ponieważ oni wykonują usługi medyczne używając marihuany leczniczej, którą można tam również kupić, a także różne inne produkty z jej dodatkiem, czy nawet same nasiona. Posiadają również swoją stronę internetową, gdzie można kupić na przykład mydła czy ciastka z marihuaną. A jeśli ktoś z Was ma ochotę posłuchać czegoś więcej o klinice Johna, to zostańcie ze mną. Otóż zakupił ją w roku 1980 i od samego początku aż do dnia aresztowania, czyli przez jakieś 20 lat, pozbywał się niechcianych płodów. Nawet osoby przeciwne jego praktyce uważały, że to tylko kwestia czasu, by taka osoba jak on, która odbiera życie nienarodzonym, zacznie je odbierać także i żywym. I tu się akurat nie mylili, bo tak właśnie się stało. Ale to nie pierwszy już taki przypadek w Stanach, ponieważ na przykład w roku 1991 ława przysięgłych skazała chirurga plastycznego Joe Bilsa Reynoldsa, który także dokonywał aborcji, za zabójstwo drugiego stopnia żony podczas zabiegu liposukcji. Następnie w 1995 roku nowojorski lekarz David Benjamin został uznany winnym morderstwa i skazany na 25 lat więzienia. A to dlatego, ponieważ podczas aborcji dr Benjamin bardzo uszkodził kobiecie macicę, doprowadził do okropnego stanu, po czym opuścił klinikę i mimo tego, że personel medyczny dzwonił do niego, informował go, w jakim krytycznym stanie jest jego pacjentka, to on tam się już nie pojawił. Nie miał zamiaru ratować kobiety. Kolejną taką osobą był 75-letni aborcjonista John Biskind z Arizony, który został uznany winnym zabójstwa w 1998 roku 33-letniej kobiety. Później na jaw wyszło, że nie była ona jedyną kobietą, która zmarła będąc pod jego opieką medyczną. Na procesie podobno przysięgli byli bardzo oburzeni jego zachowaniem. Arogancją, który z uśmiechem zeznawał, że świadomie zostawił pacjentkę pod opieką asystentów, wiedząc, w jak ciężkim jest stanie. Tak więc widać, że nie tylko dr Hamilton dopuścił się tak złego czynu. Dodam tutaj, że ten kontrowersyjny proceder, który odbywał się w jego klinice, od samego początku wywoływał wiele protestów. Więc John, aby ukryć dochody z tej kliniki i mieć spokój, to w 1983 sprzedał tą klinikę pewnej firmie. Chciał w ten sposób stwarzać pozory, że już się tym nie zajmuje. Ale oczywiście nie było to tak do końca prawdą, ponieważ jak później wykazały pewne dokumenty, to i tak klinika należała do jego rodziny. A co za tym idzie, Hamilton nadal robił tam to wszystko, co do tej pory. A co więcej, okazało się, że w 1988 roku on z powrotem był jej właścicielem. I mimo tego, iż zastraszano ich, protestowano w okolicach ich domu, za co nawet przepraszali sąsiadów, chęć zarabiania bardzo dobrych pieniędzy brała górę. Po latach na jaw wyszło wiele innych informacji dotyczących jego działalności, a dokładnie okazało się, że dr Hamilton każdy wtorek i czwartek dokonywał aborcji od 15 do 20 nienarodzonych dzieci. W każdą środę i piątek wpłacał do banku około 3000 dolarów. I kiedy 15 lutego, dzień po zamordowaniu Susan, detektywi przeszukiwali jego Jaguara, znaleźli tam niebieską torbę, w której znajdowało się 2860 dolarów w gotówce oraz dowód wpłaty z kliniki dla kobiet w Oklahoma City. Także tak to wszystko wyglądało. Hamilton miał wielu wrogów, ale zwolenników także nie brakowało, ponieważ osobom, z którymi się zadawali, czy nawet część społeczności, w której mieszkali, nic nie miał przeciwko Johnowi, ani nie zrażał ich fakt, czym się zajmuje. A to dlatego, ponieważ nie jedni chcieli żyć na takim samym poziomie jak on, czyli być bogatym,
a tym samym liczyć się w towarzystwie i cieszyć się uznaniem. Ale widząc, do czego to wszystko doprowadziło, to raczej nikt nie chciałby znaleźć się tak naprawdę teraz na jego miejscu. Więc nie zawsze tak jest, że to z pozoru wygląda na takie wspaniałe. Takie właśnie jest. No i oczywiście pojawiają się także takie komentarze, że tak naprawdę dokładnie wszystkiego nie zbadano. Nie wszyscy są pewni tak na 100% tego, że to on jest winny. Uważają, że powinno się temu było lepiej przyjrzeć. A wy jak sądzicie, czy to wszystko dokładnie tak było, jak to przedstawiono w sądzie? Uważacie, że dr Hamilton z całą pewnością jest winny, bo wszystko na to wskazuje? Czy może macie inne zdanie i coś zostało przeoczone? Czekam na wasze komentarze. I dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i życzę udanych walentynek, oczywiście jeśli obchodzicie ten dzień. Tak więc, miłego dnia, miłej nocy, do usłyszenia!